Ściana ognia rozprzestrzenia się wokół epicentrum uderzenia. Ogień trawi wszystko na swojej drodze. Ogromne fale wywołane eksplozją zalewają duże miasta. Trzęsienia ziemi są tak silne, że olbrzymie drapacze chmur składają się jak papierowe karty. Są to możliwe konsekwencje kolizji z pierwszym w historii międzygwiezdnym obiektem, który znalazł się w naszym Układzie Słonecznym. Został odkryty w 2017 roku, ale wciąż nie jesteśmy pewni, czym jest. Asteroida, kometa, a może statek kosmiczny jakiejś obcej cywilizacji? Naukowcy nazwali obiekt Oumuamua. Brzmi jak hawajska krowa. Czymkolwiek jest, porusza się znacznie szybciej niż inne asteroidy, około 87 km na sekundę. Z taką prędkością w zaledwie 3 minuty przejechałbyś Stany Zjednoczone od wybrzeża do wybrzeża. Taka asteroida pokonałaby drogę od Ziemi do Słońca w około 2 miesiące. Dla porównania, nasze rakiety mogą osiągnąć prędkość do 27 tysięcy km na godzinę, więc ta sama droga przez Stany Zjednoczone zajęłaby im około 9 minut. Wielu naukowców podejrzewa, że jest to sztuczny obiekt stworzony przez bardzo zaawansowaną cywilizację. Okej. Kształt obiektu potwierdza tę teorię. Jest on podłużny i wąski. Przypomina statek kosmiczny. Ma około kilometra długości, co czyni go dużo większym niż wieża Eiffla. Naukowcy postanowili sprawdzić tę teorię i skierowali w stronę obiektu radioteleskopy. Jeśli obca cywilizacja na tym statku próbowała się z nami skomunikować albo skanowałaby nas przy użyciu swojej technologii, wiedzielibyśmy o tym. Zamiast tego panowała kompletna cisza. O taka, ani jednej fali radiowej. Nie oznacza to bynajmniej, że możemy odrzucić teorię obcej cywilizacji. Aby mieć pewność, postanowiono zważyć obiekt. Potrzebne jest do tego światło, a dokładniej jego odbicie. Różne materiały w różny sposób odbijają światło. Weźmy jakiś czarny kamień niewiadomego pochodzenia. Absorbuje on prawie całe światło i niemal nic nie odbija. Sprawdź katalog i proszę. To węgiel. Znając wielkość i materiał, z którego zrobiony jest przedmiot, możemy określić jego wagę. Należy więc sprawdzić, jak dużo światło odbija Oumuamua. Kiedy naukowcy wycelowali w niego teleskopy, dowiedzieli się, że odbija kolory w podobny sposób jak żelazo i niektóre lite skały. Dodatkowo wysyła rozbłyski światła, które powoli nikną, a potem rozjarzają się na nowo. Oznacza to, że obiekt się obraca. Nie jest to jednak obrót wokół własnej osi, jak strzała. Rotuje chaotycznie, poruszając swoimi krawędziami w górę i w dół. Każdy sztuczny obiekt, czy też statek kosmiczny, przy tak dużych przeciążeniach rozleciałby się w drobny mak. Oumuamua pozostał nienaruszony. Oznacza to, że stworzony jest z niesamowicie wytrzymałych materiałów, które utrzymują go w jednym kawałku. Nie jest też pusty w środku. Jak statek kosmiczny, jest solidnym ciałem stałym. Co czyni ten obiekt zagadkowym, to jego zdumiewająca prędkość. Niektóre komety mogą osiągać taką samą, a nawet większą prędkość, a u nich pojawia się tak zwany efekt rakiety. Kiedy rakieta startuje z wyrzutni, widzimy ogień buchający z jej silników. Co sekundę mieszają one paliwo z tlenem. Następuje spalanie, a następnie odrzut. Zgodnie z prawami fizyki, to trochę tak jak odpychanie ściany. Gazy spalinowe w pewnym sensie wystrzeliwują rakietę w górę. W taki sposób powstaje ciąg i maszyna przyspiesza. Komety działają na podobnych zasadach. Promienie słoneczne padają na ich powierzchnię, lżejsze elementy, jak lód, zaczynają parować. Gaz kieruje się w jedną stronę, a kometa w drugą. Podobnie jak rakieta, kometa odpycha parujący gaz i przyspiesza. Gaz ten formuje długi ogon. Wygląda to trochę tak, jakby wielki kamień ciągnął za sobą cały ten gaz. Przypomina to też samochód, który jadąc z dużą prędkością zasysa powietrze. Jednakże Oumuamua nie jest kometą i nie ma ogona. Nie występuje tu też efekt rakiety, jak w przypadku komet, więc to nie jest powodem osiągnięcia takiej prędkości. Część naukowców wierzy jednak, że Oumuamua posiadał niegdyś ogon. Mimo tego, że odkryliśmy go w 2017, w nasz Układ Słoneczny wszedł już w roku 1995. To wtedy padły na niego promienie słoneczne. Kiedy odkryliśmy tę asteroidę, zdążyła już stracić 95% swojej masy. Po prostu wyparowała. Inni naukowcy twierdzą, że Oumuamua osiągnął swą prędkość w momencie powstania.
Miało to miejsce daleko w innym systemie gwiezdnym lub mgławicy. Być może w czasie kolizji egzoplanety z innym kosmicznym obiektem. Ogromna siła wybuchu powstała podczas zderzenia, wyrzuciła podłużny kawałek skały w kosmos. Mogło też dojść do eksplozji supernowej. Kiedy żywot gwiazdy dobiega końca, osiąga fazę czerwonego olbrzyma, jej zewnętrzne warstwy rozszerzają się i staje się setki razy większa, następnie gwiazda kurczy się i eksploduje z niewyobrażalną siłą. Fale uderzeniowe mogą przemierzyć wiele lat świetlnych od epicentrum. Jest to jedno z najjaśniejszych wydarzeń we wszechświecie. Supernowa mogła więc roznieść jakąś egzoplanetę na kawałki. Jeden z nich, Oumuamua, zyskał prędkość i energię, aby następnie rozpocząć długą podróż w stronę Ziemi. To może wyjaśniać, dlaczego obiekt porusza się w tak nieregularny sposób. Naukowcy opublikowali jednak ostatnio jeszcze inną teorię. Oumuamua jest wielkim kawałkiem lodu. Lód, jaki znamy, to woda w stanie stałym, czyli H2O. Oumuamua natomiast może składać się z zamrożonego azotu, N2. Możliwe, że nietknięty obiekt przemierza przestrzeń międzygwiezdną od 500 milionów lat. Po dostaniu się do naszego Układu Słonecznego, azot odbijał 2/3 promieni słonecznych, więc nie nagrzał się za bardzo. To wyjaśniałoby, dlaczego Oumuamua nie posiada ogona. Taki sam lód może znaleźć się na Plutonie i Trytonie, jednym z księżyców Neptuna. Możliwe, że Oumuamua pochodzi z podobnej lodowej egzoplanety, lecz dopiero wysłanie sondy kosmicznej potwierdzi tę teorię. Naukowcy opracowali plan i nazwali go Projekt Lyra. Istnieje jednak pewien problem. Oumuamua opuszcza nasz Układ Słoneczny z ogromną prędkością, znacznie szybszą od prędkości naszych rakiet. Trzeba szybko nadążyć za tym kosmicznym kamieniem, zanim za bardzo się oddali. Można do tego wykorzystać manewr asysty grawitacyjnej. Na początku sonda kosmiczna przeleci obok Jowisza i przeleci tak blisko, że wykorzysta jego grawitację, aby nabrać prędkości. Następnie ruszy w kierunku Słońca, okrąży je tak blisko, jak to możliwe, aby wystrzelić jak z katapulty w kierunku kosmicznej skały. Drugą możliwością jest użycie mikrosond. Około 1000 tych urządzeń musi zostać wystrzelonych na orbitę. Nie mogą być cięższe od zapałki. Każdy z nich zostanie wyposażony w żagiel wielkości bokserskiego ringu. Następnie należy na żaglu skupić silny strumień lasera. Zwiększy to prędkość sondy do około 20% prędkości światła. Jeśli sonda będzie poruszać się zbyt szybko, przeleci obok asteroidy. Powinna zamiast tego wejść w jego orbitę lub na nim wylądować. Ale gdy będziemy zbyt wolni, Oumuamua opuści nasz system słoneczny, nim go dogonimy. Sukces tego przedsięwzięcia byłby czymś niesamowitym, ponieważ dzięki niemu moglibyśmy w przyszłości używać takich międzygwiezdnych asteroid jako kosmicznych taksówek. Wystarczy wejść w jej orbitę lub na niej wylądować, a poruszanie się w przestrzeni kosmicznej z niesamowitą prędkością bez wykorzystywania paliw będzie realne. Umożliwiłoby to pokonywanie długich dystansów lub dostarczanie zasobów do innych układów słonecznych. Dlaczego powinniśmy obawiać się podobnych obiektów? Zderzenie z asteroidą wielkości Oumuamua mogłoby zmieść cały stan USA z powierzchni Ziemi. Uderzenie w ocean wzburzyłoby natomiast fale. Byłyby wyższe niż drapacze chmur. Naukowcy wytężają umysły, żeby nas przed nimi uchronić. Jednym ze sposobów jest staranowanie obiektu. Jeśli dostrzeżemy ciało niebieskie, będące potencjalnym zagrożeniem, możemy w jego kierunku wysłać statek kosmiczny. Gaz do dechy. Będzie on musiał staranować asteroidę pod odpowiednim kątem, żeby zmienić nieco jej trajektorię lotu. Zbyt duże pchnięcie w kosmicznej skali mogłoby drastycznie zmienić jej cel. My chcemy jedynie, aby nie uderzyła w naszą planetę. Możemy także doprowadzić do kontrolowanej eksplozji na asteroidzie. Odbywa się to na podobnej zasadzie. Siła wybuchu musiałaby delikatnie zmienić trajektorię lotu obiektu lub rozsadzić wielki kamień na mniejsze kawałki. Asteroidy o średnicy do 24 metrów zupełnie by się spaliły po wejściu w naszą atmosferę z powodu tarcia o powietrze. K
Kamienie mające od 24 do 800 metrów mogą nie ulec całkowitemu spaleniu i spowodować lokalne zniszczenia. Większe obiekty są uważane za bardzo niebezpieczne. Tradycyjną metodą w powieściach i filmach science fiction jest umieszczenie silników rakietowych na asteroidzie. Moglibyśmy wtedy nie tylko zmienić jej trajektorię, ale także ją kontrolować, a nawet używać jej przeciwko innym asteroidom. Trochę jak kosmiczny bilard.